filmiku bardzo bym Was prosiła, abyście pisały albo zadawały konkretne pytania mi na temat, co byście chciały ode mnie wiedzieć, o czym byście chciały porozmawiać, jaki chciałybyście, żeby na ten następny temat był. Ja na pewno jeszcze przejrzę sobie wstecz tematy, o jakie mnie prosicie. Jest temat, słuchajcie, na przykład jak być, jak Aga... Dostaję wiadomości, słuchajcie, od młodych dziewczyn, które piszą mi: Aga, ja bym chciała być taka jak ty, Aga, ja bym chciała być tak pewną osobą, tak pewną siebie, jaką jesteś ty. I widzicie, i to jest najczęściej, to jest najczęstsza treść wiadomości, jaką dostaję od Was. I jestem w szoku, dlatego że ja w ogóle nie jestem pewną siebie osobą. Ja cały czas podkreślam, ja znam swoją wartość, ja wiem, co przeszłam, ja wiem, gdzie jestem, ja wiem, co osiągnęłam, ja wiem, co mogę osiągnąć, ja wiem, co mogę komuś dać, ja wiem, co sobą reprezentuję, ja wiem, jakim jestem człowiekiem, jaką jestem kobietą, jaką jestem matką, jaką byłam żoną, jaką mogę być partnerką, bo już nie żoną, jaką jestem córką, siostrą, koleżanką, przyjaciółką i tak dalej. Ja znam te wartości. I tu nie chodzi o to, że jeżeli ja mocno stąpam po ziemi, to nie znaczy, że jestem pewna siebie. Nie jestem pewną siebie osobą absolutnie. Jeżeli chodzi ogólnie o na przykład jakieś stosunki ludzkie, międzyludzkie, to jestem raczej taką nieśmiałą też osobą, ale w odrobinę odważną, czyli że jestem w stanie zagadać do kogoś, zaczepić kogoś, porozmawiać, po prostu nie znając. Natomiast absolutnie nie jestem pewną siebie osobą. Nigdy nie powiem, że ale ja wiem, że na przykład ja to zdobędę, ja wiem, że to będzie moje, ja wiem, że dam radę, ja wiem. Nie, jeżeli chodzi o życiowe sytuacje, to ja zawsze jestem gdzieś z tyłu. Zawsze jestem z tyłu, zawsze nie wierzę w siebie, zawsze nie dowierzam, że coś mogę zrobić. Mnóstwo sytuacji bym Wam takich powiedziała. Tak samo jak powiedziałam, że ja nie dam rady, nie przetrwam rozwodu, nie przetrwam rozstania, że nie poradzę sobie, gdy miałam ciężej z pracą. W ogóle nie widziałam jakby dla siebie takich, wiecie, takich światełek w tunelu, w ogóle. Także pisanie i myślenie, że jestem pewną siebie osobą, to jest absolutnie błędne. Natomiast być może jest to spowodowane tym, że ja znam swoją wartość. I to często jest też mylone. Znając swoją wartość, ja po prostu na pewne rzeczy sobie nie pozwolę. A to może powodować, że jeżeli ja o tym otwarcie Wam mówię i mówię o tym głośno i mam w dupie wszystkie jakieś hejty w moją stronę, bo piszą to osoby, które tak naprawdę nie zamieniły ze mną ani słowa, nie znają mnie, znają mnie tylko tutaj z ekraniku i znają mnie tylko z moich opowieści, które tak naprawdę dobrze wiecie, jak to jest, jak przechodzicie coś miesiącami albo latami, a później ubieracie to w słowa i trwa ta Wasza historia 15 minut. To jest nic, to jest kropla w morzu tego, co ja przeszłam. Więc pisanie mi, wiecie, i nie wiem, i ocenianie mnie, no to jest po prostu śmieszne. Jest dla mnie śmieszne i uwierzcie mi, naprawdę na mnie to nie działa już. Na mnie to już nie działa. Mam gdzieś, co ktoś o mnie myśli, to jest moje życie i jeżeli nie jest to właśnie ktoś, kogo ja mam koło siebie, no to po prostu mi na tym zdaniu nie zależy. Mnie to nie rusza, że ktoś mi powie, że nawet jesteś porąbana, ale nie wiem, nie chciałbym takiej kobiety. No i super, bo ten, który mówi, że nie chciałby takiej kobiety, to mogłabym rzec, że masz pewne cechy z tych, o których ja tutaj głośno mówię, więc siłą rzeczy ja Ciebie również bym nie chciała, także i vice versa. Więc nie jestem pewną siebie osobą, ani kobietą, ani w ogóle. Nigdy nie miałam czegoś takiego, że byłam pewna swojej jakiejś tam sytuacji. Nie, ja mogę być pewna siebie jako matki, jaka będę dla moich dzieci. Ja mogę być pewna tego, jaką będę osobą dla mojego partnera. Ja mogę być pewna, jaka będę dla przyjaciół i tak dalej. Natomiast ja nie jestem pewną zadufaną w sobie tym bardziej osobą. Wręcz przeciwnie. Tylko widzicie, to jest tak, że jak człowiek powie coś głośno, jak człowiek walnie ręką w stół, jak człowiek się sprzeciwi, jak człowiek powie odmienne zdanie niż gdzieś tam to powinno być lub gdzie większość mówi inaczej, no to znaczy, że już jest ohoho, już wyżej strach, jak dupę ma. Także
No, to jest błędne myślenie. Ja w tym czasie teraz zakończę moją dyskusję, gdyż nie wiem już ile rozmawiam, ale na pewno nie krótko. Natomiast będę chciała jeszcze cofnąć sobie tematy, słuchajcie, właśnie te, o których prosiłyście, żebym je poruszyła i któryś sobie poruszę jako następny, a w tym odcinku to już by było na tyle. Wiem, że już złożę z tego cokolwiek, plus ta przerwa, plus to, że mówiłam do Was od rana. I w następnej części porozmawiamy sobie już o konkretnym temacie, ale pamiętajcie, że wciąż piszcie pod każdym filmem komentarze, gdzieś, gdzie będzie coś poruszone, jakieś będzie pytanie do mnie, ja sobie to wszystko screenuję. I na pewno będzie to poruszane. Będę o tym dyskutować, będę te tematy rozwijać. I bardzo Wam dziękuję i bardzo się cieszę, że jest taki odzew. Wiem i zdaję sobie sprawę, że łatwiej Wam pisać do mnie prywatnie, bo nie jesteście wtedy narażane na żadną opinię publiczną, na to, żeby Was ktoś zhejtował, skomentował tak naprawdę i wypowiedział się pod Waszym komentarzem, co o tym sądzi. Więc bardzo Wam za to dziękuję. To też będę brała pod uwagę. Natomiast bardzo będzie mi miło, jeżeli faktycznie ta nasza taka interakcja i ten taki odzew zwrotny będzie w komentarzach pod filmem, bo ja to będę mogła wtedy wyłapać. Ja w tym momencie co? Dokańczam mój makijaż. W sensie ja dzisiaj idę do pracy, więc gdzieś tam delikatnie tylko użyję mini podkład, użyję rozświetlenie i to wszystko tak naprawdę. Na ustach, jakby ktoś w ogóle pytał, cały czas mam dzisiaj to. I wydaje mi się, że to będzie produkt, który zakupię w następnej kolejności, dlatego że efekt na ustach mniej więcej uzyskujemy podobny, naprawdę podobny. To są dwa różne produkty. Jeszcze raz, ja Wam tutaj zasłoczuję na ręce. Tak przy okazji, ale właśnie chcę Wam coś pokazać. To są dwa różne produkty. Jeżeli chodzi o półkę cenową, to są one bardzo do siebie zbliżone. Aż mi szkoda, bo wiem, że to jest resztka. Ale dobra, patrzcie. No zobaczcie na to. Jeden idzie tylko bardziej w taki nude, w taki brąz i mówię tu właśnie o tym Clarins, ten drugi idzie w tak delikatnie w róż. Ale ogólnie na ustach dają bardzo, bardzo podobny efekt. Z tym, że jeżeli mogę Wam już dać taką moją recenzję, ten z Clarins, nawet jeżeli ten błyszczyk się nam zje, to ten kolorek dalej gdzieś tam na tych ustach zostaje i usta są nawilżone. Czego nie mogę powiedzieć o Fenty. Fenty wygląda pięknie na ustach, ale jak schodzi, to schodzi cały. Także ciężko tutaj, wiecie, tak wybrać, który z nich byłby tym super, super. Dlatego, że też to nie jest też taka jakaś rozbieżność cenowa, że mogłabym powiedzieć, że o wiele bardziej, nie wiem, to macie odpowiednik. Nie, to jest po prostu coś, co Wam fajnie nawilży usta i macie taki właśnie efekt też błyszczących ust i optycznie gdzieś tam większych, a tutaj mamy po prostu przepiękny błysk, 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 błysk. Te usta są lśniące takie naprawdę, ale bardzo szybko mi się na przykład używa ten produkt. Bardzo szybko. Ten miałam o wiele dłużej, a tak jak mówię, to są dwa produkty, ten 16 funtów, ten chyba 19 albo 18. No ale jeżeli ja bym miała teraz drugi raz kupić, to wybrałabym ten, dlatego że dłużej go mam. Po prostu na dłużej on mi starcza. No, więc to. Ja się żegnam, spadam, lecę czynić swoje powinności, poza tym czekam na telefon. I co? Jutro jest sobota, jutro ja mam wolne i jutro planuję, słuchajcie, wypad z moją Karolcią i być może Madzia do nas dołączy, zechce. Nie wiem, który kurczę podkład użyć, ale wiecie co? No chyba ten jest najjaśniejszy. Wszystkie moje podkłady są już dla mnie za ciemne, przez to, że się kurczę nie opalam. No, użyjemy sobie właśnie ten, czyli oczywiście Guerlain i to jest ten L'Essentiel. Bardzo go lubię. To jest podkład, jak Wam powiedziałam, i nie zmieniam zdania, że z powrotem wydałabym te pieniądze na ten produkt, bo ten produkt jest wart swojej ceny. I jest to jeden z moich ostatnio najlubieńszych podkładów, muszę Wam przyznać. Jeżeli chodzi właśnie o jego wykończenie, o jego naturalny wygląd, o jego naturalne to wykończenie, skóra wygląda na zdrową, na odżywioną. No i poprawia też kolory skóry. Nie możemy tutaj oczywiście, to nie jest podkład, który gdzieś tam ma Wam zakryć jakieś Wasze niedociągnięcia i niedoskonałości, absolutnie nie, ale po prostu jeżeli ktoś nie lubi efektu maski, jeżeli ktoś nie lubi ładować sobie kilogramów podkładów, pudrów i tych rzeczy, no to ten podkład właśnie będzie dla Was. No, ja na przykład nie lubię się malować, ja nie lubię być umalowana, a tak wiecie,
Tak maskowo, w sensie, że kurde, nic, tylko ten podkład widoczny i odcinająca się szyja. Albo tutaj nie cierpię, jak tu dziewczyny mają na przykład przedziałek w ogóle, robią sobie, że mają tu przedziałek i tu jest taki brąz, taki pomarańcz, a potem widać tą różnicę w kolorze skóry. Okropnie to wygląda. To jest, słuchajcie, to powinno być na topie w ogóle w błędach makijażowych, kosmetycznych i nie wiem, w jakich jeszcze. Czego nie robić, żeby po prostu, nie wiem, no jak się nie malować? Jak się nie malować, żeby wyglądać jak człowiek? No, dla mnie to jest po prostu przerażające. No, gdzie widać kolor skóry głowy i odcinająca się cała reszta. Masakra. Ja to nie mogę na to patrzeć. No, ale najwidoczniej każdy ma w domu inne lusterka i każdy ma jakieś niedopasowane może światło, ja nie wiem. Ja nie wiem, albo po prostu mamy inną estetykę. No, to co? Ja się będę żegnać. Bardzo Wam dziękuję za odzew, za odpowiedzi, za komentarze. Wszystkie, nawet te, które nie są słodko pierdzące, jak to Wy mówicie, że Wam się wydaje, że czasami ja tylko chcę otrzymywać takie same pozytywne komentarze. Spoko, no macie prawo myśleć, co sobie tylko żywnie chcecie, ale tak absolutnie nie jest. Lubię dyskutować, lubię rozmawiać, ale na pewno nie będę się kłócić. No, nie będę przekonywać kogoś do swojej racji. Mogę wypowiedzieć swoje zdanie, mogę napisać, co ja o tym myślę. Ty mi napisz, co o tym myślisz. No i ty żyj sobie według tych swoich gdzieś tam zasad, wytycznych, a mi pozwól żyć według moich. O, no. Ja się tylko cieszę, że nie muszę żyć z tobą według właśnie twoich wytycznych. No i ty pewnie zarówno będziesz się cieszył, że nie trafiłeś na taką kobietę, jaką jestem ja, bo pewnie byś ze mną nie wytrzymał. No. I tu jesteś w błędzie, bo ja nawet bym cię nie chciała. No, ale to już tak abstrahując. Także co? Mi pozwólcie dalej nagrywać Wam tą serię, bo mi się to bardzo podoba, dlatego że widzę, jaki jest odzew, widzę, ile jest dziewczyn, które chcą o tym słuchać, więc nie będę patrzeć na tą ilość, która nie chce słuchać i której to nie dotyczy. Robię to dla tych, które to dotyczy. Jeżeli Wam się coś nie podoba, po prostu możecie zmienić kanał. Kanałów beauty, kanałów różnych lifestyle'owych i przeróżnych, z różnymi treściami jest już tyle, że naprawdę jest w czym wybierać. Także każdy znajdzie coś dla siebie. Ja się żegnam, spadam do moich obowiązków, idę też do pracy dzisiaj, tak jak powiedziałam, więc muszę sprawdzić, czy mam mundurek przygotowany. Za chwilę wraca Oliwcia, na pewno sobie coś zjemy. Tak jak mówię, czekam jeszcze na ważny telefon. No i co? No i będziemy w kontakcie. I czekam na Wasze komentarze. Bardzo czekam na komentarze. Wszystkie piszcie naprawdę, co myślicie. Nie obchodzi mnie, że dajecie mi dislajki. Macie do tego prawo. Macie prawo nie zgadzać się ze mną. Macie prawo mnie za coś nie lubić. Chociaż z tym lubieniem, to wiecie, to jest tak, no chwiejnie, bo jak można kogoś lubić lub nie lubić, jeżeli się go nie zna. Ale zgadzam się, że możecie nie lubić moich treści. Możecie nie lubić mojej osoby przez pryzmat wirtualności. Możecie nie lubić mojego kanału, możecie nie lubić moich treści i moich wypowiedzi. Natomiast to na pewno nie dotyczy mnie, bo wydaje mi się, że gdybyśmy się spotkali gdzieś na takim gruncie neutralnym, poszlibyśmy na kawę czy na piwo, to pewnie byście mogli zmienić zdanie i pewnie bylibyście zdziwieni. No, bo tak niestety najczęściej bywa. Skreślamy ludzi przez jakieś głupoty, a potem się okazuje, że zmieniamy na ich temat zdanie. Mi się to już kiedyś przytrafiło, że ktoś mnie osądził, nie wiem, ocenił na podstawie tego, co słyszał od innych, a potem usłyszałam: Aga, kurde, sorry, ale zmieniam o tobie całkowicie zdanie. To jest bardzo miłe, ale też przerażające. Tak jak mi się zrobiło miło w danym momencie, tak byłam przerażona, jak można przestać w ogóle, nie wiem, jak można skreślić taką jakąkolwiek osobę, na którą napotykamy na swojej drodze, tylko przez pryzmat tego, że ktoś nam coś o niej powiedział i my już jesteśmy do niej zrażone. To jest tak dziecinne, to jest tak, słuchajcie, płytkie, że aż przerażające. Naprawdę. Jeżeli tak by każdy miał pojmować, to w ogóle nie byłoby przyjaźni, nie byłoby koleżeństwa, nie byłoby związków, słuchajcie. No. Masakra. Oczywiście, że zawsze gdzieś tam, znaczy zawsze, w większości przypadków w jakimś tam małym procencie jest gdzieś tam, wiecie, 1% prawdy w
tych wszystkich donosach, ale nawet ten 1% zawsze pamiętajcie, żeby jednak starać się rozwiewać samemu takie jakieś wątpliwości. Czyli sami na sobie przekonujcie się, dawajcie sobie szansę i innym na poznanie siebie, a ewentualnie później ocenienie danej sytuacji i stwierdzenie, czy owa osoba miała rację, czy też jej nie miała. Bo najczęściej jest tak, że są to po prostu zwykłe plotki. Zwykła zawiść, zwykła jakaś zawiść i tak dalej. No, ja spadam, bo spadam już tak chyba z 10 minut i spać nie mogę, ale już spadam, kurczę, jeszcze się dopsikam nim. No jest tak piękny ten zapach, słuchajcie, że nie mogę po prostu, nie? A co? A co? No, coś się skończy, kurczę. No nie, no jeszcze się nie skończy. Będę wyczekiwać jeszcze na promkę jakąś, może koło świąt. Życzę Wam przyjemnego popołudnia, życzę Wam też refleksji w związku z dniem dzisiejszym, bo pewnie ten film będzie drugą częścią poprzedniej części, bo czasowo pewnie tutaj się trochę zagalopowałam standardowo, jak zawsze. No, życzę Wam refleksji, pamiętajcie o bliskich, nie zapominajcie w ciągu roku, nie tylko w Dzień Wszystkich Świętych, ale w ciągu roku pamiętajcie o tym, kto Was opuścił, jaki ten ktoś był i jakby starajcie się nie wykreślać z Waszej głowy, z Waszej pamięci, z Waszego serca osób, które po prostu już fizycznie nie istnieją, ale na przykład mogły bardzo dużo wnieść w Wasze życie. Ja myślę, że to jest największa wartość tego wszystkiego. Także dla tych właśnie chwil warto się zatrzymać, pomyśleć, być może zmienić nastawienie do w ogóle do świata, do osób, do ludzi. No, więcej się uśmiechajmy, mówmy sobie jakieś komplementy, bądźmy dla siebie dobrzy, bądźmy dla siebie przyjaźni, pomagajmy sobie, nie kopmy pod sobą dołków, nie róbmy sobie na złość, bo do czego to prowadzi? Do niczego. I tym optymistycznym akcentem ja zakończę dzisiejszy już odcinek. Spadam. No i co? Trzymajcie się cieplutko, do usłyszonka, zarzucajcie tematy, piszcie w komentarzach pod filmem. Będę czytać, będę odpowiadać na każdy komentarz, oprócz tych obraźliwych oczywiście. Takie też dostaję w bardzo, bardzo małej ilości, bo takich jest zazwyczaj jeden, może dwa pod filmem ogólnie, ale usuwam i blokuję, bo gówno się nie rusza, bo gówno śmierdzi, po prostu taka moja dewiza. Buziaki dla Was, trzymajcie się, do usłyszenia. Bajo!